Kontestacja. Znalazłem niszę, natomiast nisza to była w roku 2006, kiedy faktycznie firmę zakładałem. Ciekawy był w ogóle początek założenia firmy. Ja tę historię już wiele razy opowiadałem, ale dawno tego już nie robiłem, także mogę powtórzyć, czy powtórzyć, powiedzieć jeszcze raz, a przy okazji sobie też to odświeżę, bo zawsze to jest dla mnie też fajne. A to było tak, że w 2006 roku ja pracowałem jeszcze wtedy jako po prostu programista, znaczy nie, no już nie programista, byłem jakimś analitykiem czy coś takiego. Ale po co poszłeś pracować, a nie założyłeś firmy w wieku 6 lat na przykład? Wiesz co, no może dlatego, że mam rodziców polonistów i jakoś bez drygu do przedsiębiorczości. No także wiesz, mój tata na przykład pracuje od 40 lat w tej samej firmie, więc... No więc może dlatego, tak? Gdzieś tam coś mi we krwi zostało, ale na szczęście się wyłamałem. Nie wiadomo po kim, bo w sumie przedsiębiorców u mnie w domu, w rodzinie się nie było. Słowem. Tak, ale ja się cieszę z tej czerni u siebie. A powiedz mi, a do tej pory ci rodzice mówią, że idź na studia i znajdź sobie pracę? Zresztą studia skończyłem już, co uważam, że jest... Czyli tylko ci mówią, beczki, żebyś tak... pracę znalazł. No wiesz co, cieszyli się, jak poszedłem na studia pewnie, ja sam się cieszyłem. No, z perspektywy tak patrzę, że z tymi studiami to jest taka sprawa bardzo wątpliwa i trzeba A się co chyba... co studiowałeś i gdzie? Ja studiowałem informatykę, czyli tak bardzo standardowo. Studiowałem na Politechnice Rzeszowskiej, co też było wiele razy źródłem jakichś takich czasami, może nie docinek, ale takich no, wątpliwości pewnych kolegów z branży informatycznej, no bo jak to tak Politechnika w Rzeszowie, prawda? Ma bardzo dobre budynki. No, ja też sobie chwalę i uważam, że generalnie no, budynki są ważne. Jest istotne. Jest istotne, gdzie studiujemy, ale ważniejsze, no jakby, jakie my sami mamy podejście. Ale co, na studiach nie myślałeś firmy zakładać? No nie, ja się przypisz do tego zakładania firmy. Nie, wiesz co, no ja mi się przez pierwsze lata bardzo fajnie pracowało i uważam, że to był bardzo wartościowy okres, dlatego że bardzo dużo się nauczyłem. Nauczyłem się tych rzeczy technicznych, których teraz już no, nie wykorzystuję, tak, bo zajmuję się prowadzeniem tej firmy. Natomiast no, gdyby nie to, no to pewnie byłoby... To w tej formie firmy bym nie założył, tak? Bo przecież przez pierwsze 3 lata działalności mojej firmy ja byłem, oprócz tego, że byłem handlowcem, dyrektorem, prezesem, sprzątaczką i czymkolwiek i wszystkim innym, no to jeszcze dodatkowo musiałem te nasze oprogramowanie tworzyć, tak? Także tworzyć, wdrażać, jeździć do klientów, sprzedawać, wszystko naraz. Wszystko naraz, oczywiście. Także no, ciężko by było, znaczy nie mówię, że bez studiów, ale ciężko byłoby bez doświadczenia, które nabyłem de facto już po studiach. No tak, także no, tak no to... i nawet jak się ma taką wiedzę, to można z informatykami rozmawiać, tak? Bo to też... Można. Natomiast informatycy, jak myśmy też takie analizy robili, to jest jakaś tam 10% osób, które jakby podjęło decyzję o zakupie systemu od nas. No ale jest to te 10%, z którym się ze mną doskonale rozmawiało, tak? No bo informatyka zrozumie lepiej. No dokładnie. Niż handlowca na przykład. Tak, to jest oddzielny język taki informatyczny. Tak, jest troszeczkę inny. Taki przypomina mapetów. Tak, może tak jak ktoś z zewnątrz, to na pewno może przypominać. No dobra, czyli co, po studiach do roboty i co? A właśnie nie po studiach, nie, trochę wcześniej. No, na tak, studiach, do pracy mnie ciągnęło, bo dlatego, że ja na trzecim roku studiów, na początku czwartego roku kolega zaproponował mi pracę, znaczy kolega pracował gdzieś tam i mówi, że potrzebują właśnie człowieka w Krakowie. Ja wtedy studiowałem, tak jak wspominałem, w Rzeszowie dziennie, dziennie na pięcioletnich studiach. Ale bez jakby dłuższego zastanowienia się przyjąłem propozycję i zacząłem dojeżdżać do, właściwie nie wiem, czy dojeżdżałem do pracy czy na studia, bo studiowałem dziennie Rzeszów, a pracowałem na pełny etat w Krakowie, więc to tak naprawdę spowodowało, że nie miałem wolnej niedzieli przez tam bodajże przez pół roku żadnej. No więc... to pięknie! Także jakby ktoś tam chciał kiedyś coś osiągnąć, to ja zachęcam do ciężkiej pracy, no, bo to chyba jest jedyny sposób w zasadzie. No ale co, jednak ci się ta praca nie podobała, no bo się zwolniłeś. Nie no, bardzo mi się podobała. No to po co się zwolniałeś? Z pierwszej pracy? Z pierwszej pracy się zwolniłem, zmieniłem pracę pierwszą, dlatego że no firma gdzieś tam zaczęła podupadać, jeden projekt, który Czyli kiepsko człowiek... pracowałeś. Wymyślił, słucham? Jakbyś dobrze pracował, to by firma nie upadła, nie? Być może tak.
No, ja byłem wtedy szeregowym programistą, więc. Ale, no, ale fajnie było, fajne projekty robiliśmy i bardzo miło wspominam ten okres. Też coś związane właśnie z telefonami, z takimi programami? Wtedy jeszcze nie istniała telefonia IP. To był rok, proszę ciebie, 2000. Aha. Więc to było dawno, tak. No dobra, no ale jedziemy dalej, no bo w końcu się zwolniłeś z tych wszystkich prac i poszedłeś na swoje. Czemu? Czemu? No dojdźmy do tego etapu, to był 2006 rok, wtedy już telefonia IP się pojawiła. No, to było tak, że ja pracowałem wtedy jeszcze na etacie. Już mi się bardzo nie chciało pracować na etacie, to jest pewne, bo to już była któraś tam praca. Akurat jeszcze miałem taką sytuację, że w firmie, w której pracowałem, tam była duża restrukturyzacja, która powodowała, że i tak było wiadomo, że w ciągu tam roku, dwóch w zasadzie albo będzie trzeba jechać do pracy do Warszawy, albo no, szukać innej pracy, bo no, tutaj było wiadomo, że nie, to się... Nie wiem, wszystko... Marku, każdej firmie jak pracowałeś, to ona upadała albo miała problemy. Ta nie upadła ani trochę. Wręcz przeciwnie, no tutaj był duży rozwój i się połączyła się jedna z drugą, tam z Warszawą, coś tak, że tutaj był rozwój, tylko że to powodowało, że praca dla informatyków przeniosła się do Warszawy, nie? Jasne, taki joke. Dobra, wiesz, jedziemy dalej, ale w końcu, no to co, miałeś perspektywę, że będziesz musiał się przeprowadzić do Warszawy, no ale zdecydowałeś, że jednak się zwolnisz i na swoje pójdziesz. Nie dopuszczałem tej perspektywy, nie chciałem w ogóle, nie interesowało mnie to jakoś, chociaż w sumie nie wiem dlaczego, ale to może nie chodziło o Warszawę, bo ja Warszawę akurat bardzo lubię, co ponoć nieczęste, to ja bardzo lubię, no ale nieważne. Była taka sprawa, ja się zacząłem interesować właśnie generalnie tymi sprawami związanymi z VoIP-em. Tak, teraz to już każdy wie, co to VoIP, chociaż przynajmniej każdy tak myśli, że wie. I kolega, który obecnie jest prezesem w jednej z firm w Warszawie, właśnie zadzwonił do mnie, mówi: Marek, słuchaj, wiem, że ty się interesujesz tymże VoIP-em i my chcemy tutaj w firmie naszej, to jest firma K2 Internet, to nie jest tajemnica, bo to jest nasz pierwszy klient, no i my chcemy ten VoIP u siebie wdrożyć, bo zmieniamy siedzibę. No i czy ty nam to zrobisz? No i ja mówię, no to słuchaj, jakąś firmę musiałbym założyć, czy coś takiego, prawda? No i ja mówię, no to załóż, tak? No i to i tak właśnie powstała firma. Tak od niechcenia, tak? No tak troszeczkę, no może nie od niechcenia, ale tak przypadkiem troszeczkę, tak? Bo ja nie myślałem, żeby założyć firmę, tylko robiłem jakieś tam fajne rzeczy, bardzo mi się to podobało. I to się przekształciło. Żeby zrealizować zlecenie, trzeba było założyć firmę. Mamy Marcina na antenie. Cześć, Marcinie. Cześć, Marcin. Cześć, Marcin. Halo, Marcinie. Co tam? Oj, słabo cię słychać. Jesteś? Słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Nadajesz. Co tam dobrego? Nie rozumiem. Samo dobre. Cię. Halo. Chyba Marcin ma bardzo kiepskie połączenie, bo nie słychać go było. No to zaraz. Marcinie, napraw się i zadzwoń do nas może za chwilę. No nie wiem. No to wracamy do tematu. Czyli co? No to dobra, założyłeś tą firmę, miałeś pierwsze zlecenie. No i wtedy to już wiesz, wtedy to już nabrałem wiatru w żagle, no bo pomyślałem, że skoro jedna firma była w stanie kupić ode mnie system, no to... I to tak w ciemno, no bo jak... Znaczy wiesz, a widzisz, to jest ciekawe, bo... Bez referencji, bez niczego. Ale widzisz, to właśnie tutaj się należy wrócić do tego 2000 roku, bo ten kolega, który mi zaproponował to w tamtej firmie, on wtedy też ciągnął mnie do pracy w tym 2000 roku do Krakowa. Także no, myśmy się pracowali dosyć długo, że wcześniej studiowaliśmy razem. No, on wiedział, że jak ja coś tam robię, no to na tyle mi ufał, że wiedział, że to będzie zrobione dobrze. Także to też jakoś tam odpowiedzialność na siebie wziął. Czyli w tej pracy na etacie też się przykładałeś. Dobrze to kojarzę? Halo, Marku? No i mamy... małą przerwę techniczną chyba, bo Marek nam zniknął, nie słychać go, zaraz się z nim połączymy jeszcze raz. Thank you.
No, witaj Marku. Witaj, witaj Hugo. Cześć, cześć, po tej stronie Marcin Hugo Kosiński. Dzisiaj jesteś na antenie w sytuacji dosyć niecodziennej. Jako, że Kamil wrócił z Zambii i nie dopilnował tutaj łącza i już mu zaczęło się wszystko psuć najwyraźniej. Także dobra, ja dzisiaj pociągnę tę audycję dalej. Także wybacz mi moje nieprzygotowanie, bo wiem tylko w tyle, ile usłyszałem przez pierwszy kwadrans, czyli o oprogramowaniu call center, którym się zajmujesz. Tak. I potem wszystko upadło, także, ale nie ma tego nic złego, co by na dobre nie wyszło, będzie przynajmniej ciekawie, będę bardziej zaskoczony niż Kamil, jako że z tobą nie pływałem na żaglówkach. To powiedz mi, czy możesz skończyć ten wątek, który zacząłeś mówić, czy nie wiesz, kiedy urwało? Mówiąc szczerze, to nie wiem, kiedy urwało, mówiłem chyba o... Aha, wiem, o czym mówiłem. Tak, bo Kamil pytał, zdziwił się, że ktoś tam podjął duże ryzyko, wybierając nowo założoną firmę przeze mnie do tego, żeby jakiś tam projekt zrealizować, dosyć poważny w swojej firmie. Mówiłem o tym, że de facto nie, no, kolega, który tego się podjął, czyli wybrał. Znaczy wybrał, zdecydował, żebym ja, założywszy nową firmę, wdrożył ten system telefoniczny cały u nich, no to de facto nie podnosił ryzyka z tego powodu, że myśmy się znali od lat. Pracowaliśmy kiedyś razem w tym 2000 roku, o czym mówiłem, on właśnie ściągnął mnie do Krakowa, do firmy, w której pracował. Wcześniej razem studiowaliśmy i no, wiedział, że no, jak już coś za coś tam się zabieram, czy to cokolwiek, no to będzie to zrobione dobrze, tak, i temu ufał. Dlatego no, wydaje mi się, że myślę, że on by też to potwierdził, że no, nie było to dla niego jakieś wielkie ryzyko. Znaczy, na pewno jakieś tam obawy miał. Już cholera wie, muszę z nim kiedyś o tym pogadać tak naprawdę. Wybieram się do Warszawy do niego, więc zobaczymy. A to była tylko kwestia wdrożenia oprogramowania, czy właśnie jak to wygląda? Tak naprawdę to nie kwestia oprogramowania. No, to temat może rozwinę, ale później dokładniej, ale to chodziło o to, że firma przeprowadzała się z jednego budynku do drugiego, większego, no i potrzebowali wymienić całą centralę telefoniczną, a ta centrala to było tam bodajże wtedy około 100 telefonów. Firma też dosyć duża, poważna, więc to w tej chwili giełdowa spółka, więc no też nie jakieś tam zabawy, prawda, z kebabem. I no więc to dosyć poważne przedsięwzięcie było i decyzja bardzo odważna, no ale to mówię, to raz wynika, raz... że no, kolega był odważny, a dwa, że no też jego prezes, tak, to jest człowiek, który się nie boi, tak, nie boi się i też ma zaufanie do swoich ludzi, tak jak miał zaufanie do Maćka, o którym mówię. Także oni do dzisiaj z tego systemu naszego korzystają. Najstarszy nasz klient od 2006 roku, to już jest 7 lat, w tym roku minie, bodajże w lipcu robiliśmy wdrożenie. No i przenosili się już ileś tam razy z tej siedziby swojej pierwszej. A co ciekawe, ostatnio jak się przenosili z tym całym systemem telefonicznym, bo nie można tutaj raczej mówić o takiej o centrali telefonicznej, tylko właśnie o systemie telefonicznym, bo to jest dosyć dużo bardziej złożone urządzenie, no to poprzednie przenosiny tam 2 lata temu chyba myśmy ich supportowali w tym, a w chwili obecnej przenosili się do znowu całą firmę, która im bardzo mocno rośnie, do kolejnej siedziby. No i tak naprawdę nawet, no gdyby nie to, że ja mam z tym kolegą kontakt cały czas taki prywatny, no to nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Tak, to też jest fajne, że taki system duży de facto, no bo to są już w tej chwili u nich tam setki tych telefonów, no można po prostu przenieść sobie bez jakiegoś supportu od dostawcy. Także to jest też jakiś tam no, miernik tego, jak fajna jest i elastyczna telefonia IP. Czyli pierwsze zamówienie było po znajomości. Tak, no to po znajomości, no można tak powiedzieć. No, powiem ci, że dużo tak naprawdę myśmy kiedyś, w zeszłym roku robiliśmy sobie takie wewnętrzne analizy i wyszło nam, że bodajże około 30-40% klientów naszych to są klienci, tak jak powiedziałeś, po znajomości, czyli tak naprawdę my nazywamy to referencyjni klienci, czyli ktoś komuś nas polecił, ktoś zmienił pracę i znowu kupił nasz system drugi raz i tego typu, czy ktoś gdzieś tam właśnie ma znajomego, który korzysta z systemu w innej firmie, no to skoro on gdzieś tam mu polecił, no to on też kupił. Tylko takich firm mamy bardzo dużo i nawet nas zaskoczyło to, że to jest aż tak dużo, bo to wychodziło bodajże 30-40% naszych wszystkich klientów, więc to jest dosyć duża liczba.
No ale myślę, że tutaj po ramieniu poklepałby mnie Grzegorz Turniak, który no stwierdzi, że to jest najlepszy sposób robienia biznesu, czyli właśnie takie networking, referencje od zadowolonych klientów i tego typu akcje, prawda? Mhm. Więc cieszymy się tym bardzo. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, jestem no też dumny z tego, że tak nam się to udaje. No ale też to wynika z tego, że kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby tego klienta po prostu obsługiwać profesjonalnie, tak? Nie mówię tutaj o tym jakichś takich hasłach typu, nie wiem, klient ma zawsze rację i będziemy dla niego dobrzy i tak dalej, bo to też nie o to chodzi, tak? No, czasami nie jesteśmy w stanie być dobrzy i mili, ale zawsze staramy się działać profesjonalnie i nawet jakieś trudne decyzje, no to uzasadniać klientowi, żeby... Ale to twoim klientami, znaczy kim jest twoim, kto jest twoim klientem? Czy to są wszystkie duże firmy, które mają dużo telefonów, czy to są firmy, które zajmują się tym takim odbieraniem telefonów właśnie? Już tłumaczę, tak? No, bo to jest, no, może nie wiem, gdzieś to padło, moja firma nazywa się Tulium, także gdzieś tam ktoś chce w międzyczasie może sobie na naszą stronę zajrzeć, żeby sobie coś tam zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, tulium.pl przez TH. Nasi klienci to są no, firmy tak naprawdę bardzo szerokiego przekroju, bo to są od małych przedsiębiorstw dosłownie, które zatrudniają 5 osób, 5-10 osób, do no tak naprawdę do gigantycznych firm giełdowych, które zatrudniają tych osób już tysiące. No w tej chwili ostatnie nasze, czy jedno z ostatnich naszych wdrożeń to jest wdrożenie dla grupy Onet. No więc to już jest też taki klient no bardzo duży, bardzo wymagający i tam w ramach tego wdrożenia obsługujemy i Onet jako Onet i Zoomi, tak? Zoomi.pl, bo to jest też grupa Onet, jeśli ktoś... Tak, ale okej, ale to idziesz do takiego Onetu, to oni już mają telefony, jakoś je odbierają i jakoś tym zarządzają, to co im oferujesz? Bo oni to nie startujmy od zera, nie? No różnie to jest. No nie będę mówił konkretnie o Onecie, bo to jakieś tam tajemnice nas obowiązuje oczywiście. No do dużej firmy idziesz. Tak, ale o co chodzi? Idę do firmy, czy firma przychodzi do nas, to jest różnie. Przy dużych takich wdrożeniach to raczej to firma szuka dostawcy, bo no trudno, prawda, sobie wyobrazić, że siedzimy i dzwonimy do takich gigantycznych firm i się pytamy, czy oni nie chcą kupić od nas systemu za kilkaset tysięcy, bo to tak raczej nie działa. No właśnie nie wiem, powiedz właśnie, jak wygląda szukanie klientów? No szukanie wygląda w ten sposób, że no my gdzieś tam istniejemy na rynku, pojawiamy się na jakichś wydarzeniach, na jakichś targach. Oczywiście mamy swoją stronę, dobrze się indeksujemy w Google, mamy reklamę w Google AdWords i no i okej, pozyskiwanie klienta. Klient gdzieś tam nas znajduje, często przez referencje, wtedy jest fajnie. No i dzwoni do nas i mówi, no mamy jakieś tam potrzeby. I no i czy jesteście w stanie nam je po prostu zaspokoić. I polega to na tym, że... No, jakie potrzeby to są? No, różne, tak, bo mamy de facto trzy grupy klientów, no, w zasadzie dwie plus jedna taka niszowa. Czyli podstawowa grupa klientów to są klienci, którzy wdrażają system, żeby obsługiwać swoich klientów z kolei, czyli infolinie, tak, czyli biuro takie typowe biuro obsługi klienta. Mhm. I to jest, z takimi klientami jest właśnie Onet, jest na przykład Home.pl z naszych klientów dużych, obsługujemy w ten sposób, czyli jako infolinię też firmę TUI Poland, to jest biuro podróży, jedno z większych, czy największe w Europie, oczywiście polski oddział. I wiele innych, to można sobie na stronie zobaczyć naszej. I to jest jedna grupa klientów, a druga grupa klientów to są firmy, które świadczą usługi telemarketingu dla innych firm. I tutaj no, też mamy sporo tego typu firm. Ostatnio takie fajne wdrożenie, tylko jeszcze nie zakończone do końca, to nie będę firmą mówił, bo większość tych firm, które świadczą usługi telemarketingowe, to raczej są firmy nieznane, tak? No, nie ma takich marek. One są znane w branży, ale no, tak ogólnie dla przeciętnego człowieka, znaczy przeciętnego, dla człowieka, który nie jest w branży call center, no, nie są to znane marki. Dlatego to nie będę nazw wymieniał, bo to no, nie ma sensu. Tak, i oni z kolei kupują system, żeby dużo z niego dzwonić, czyli sprzedawać jakieś tam po prostu usługi. No i to jest nasza druga grupa klientów, a trzecia, taka, tak jak mówiłem, bardzo niszowa, to są centrale telefoniczne, czyli centrala telefoniczna IP na wiele telefonów. Czyli tutaj przeważnie to już mówimy o skali minimum 100, bo przy mniejszej to po prostu też się nie opłaca. I takie wdrożenia mamy między innymi właśnie w firmie K2, K2 Internet, mamy wdrożenie w firmie Balzen, to jest producent słodyczy. Czyli rozumiem, że też takie oprogramowanie ma na przykład taki bank, który wydzwania tam do 3 milionów klientów codziennie, żeby im wlepić
nie wiem, kolejną kartę za 9 zł, tak? I na przykład tak, no 3 miliony dziennie to byłoby trudno, no. Ale kilkanaście tysięcy połączeń, kilkadziesiąt potrafią firmy zrealizować. To duża jest konkurencja w takim razie, skoro właściwie wszystkie takie duże instytucje mają takie coś? Jest bardzo duża konkurencja. To czym się wyróżniacie? No my się przede wszystkim wyróżniamy tym, że jesteśmy solidni, tym, a, że... A inni nie, rozumiem. Wiesz co, no też są solidni pewnie. To natomiast... się nie wyróżniacie. Myślę, że się wyróżniamy obsługą, posprzedażową klienta, czyli obsługą już, opieką i obsługą nad klientem, który już wydał te pieniądze u nas i ma system wdrożony. No oczywiście on płaci co miesiąc jakąś opłatę za utrzymanie systemu, bo to jest standard w tej branży. Natomiast no tutaj mamy bardzo mocny feedback, że od klientów naszych, że to nas naprawdę wyróżnia. I no, troszeczkę trudno tym grać, bo na etapie rozmów z klientem to trudno mu udowodnić, że jak już kupi od nas, to będzie fajnie. I to jest ciężka sprawa, natomiast na pewno tym się mocno wyróżniamy. No wyróżniamy się też tym, że co ostatnio właśnie w firmie też o tym rozmawialiśmy wewnętrznie, żeby samemu też uświadomić nasze przewagi konkurencyjne, no to też doświadczenie. Mamy tych wdrożeń bardzo dużo, mamy tych firm, które obsługujemy bardzo dużo, także no jesteśmy bardzo mocni referencyjnie. Tak? No, klient, który z nami rozmawia, widzi, że mamy w swoim portfelu duże liczące się marki i to na pewno też daje mu gwarancję tego, że współpraca z nami będzie przebiegała dobrze. Tym bardziej, że cały czas się mogę tym pochwalić od 6 lat, że jeszcze żaden klient nie zrezygnował z naszych usług na rzecz innego dostawcy. Mieliśmy jedną firmę, która zrezygnowała z nas dlatego, że stwierdzili, że będą to robić we własnym zakresie. Oni mieli jakiś też drugi gdzieś system w innej lokalizacji i no, dokładnych powodów nie znamy, natomiast nie było to zmiana dostawcy, tylko jakby przejście z outsourcingu, no bo to jest de facto outsourcing usług w postaci dostarczania call center na rozwiązanie wewnętrzne. Także to też na pewno, ja też to podkreślam w rozmowach z klientami, bo to jest istotne. Klienci szukają bardzo często partnera, z którym będą mogli no, na długie lata się związać, bo to jest raz, że duży, już abstrahując nawet od kosztów wdrożenia takich systemów, no to jest duże przedsięwzięcie, jeśli chodzi o przyzwyczajenie się do tego systemu, integrację często z różnymi swoimi systemami, wdrożenie się użytkowników, no to jest naprawdę, to są miesiące pracy, żeby taki system zaczął sprawnie funkcjonować w organizacji. Czyli rozumiem, ale oni wam płacą jednorazowo, czy płacą jakiś abonament wtedy za support? No płacą nam za licencję i za wdrożenie tego systemu, jednorazową opłatę, a następnie płacą nam za utrzymanie. To są tak w branży IT to się nazywają umowy SLA. Po polsku to jest umowa serwisowa, to po polsku to się mówi Service Level Agreement, czyli umowa na utrzymanie systemu. My w ramach tej umowy gwarantujemy, że system będzie działał, a jak nie będzie działał, to na przykład w ciągu tam, nie wiem, 5 godzin my zaczniemy go naprawiać i w ciągu kolejnych 12 na przykład on musi działać z powrotem, prawda? To tego typu warunki. Jak w hostingu. Okej, ja przypomnę tylko, że słuchacie Świata Kamila C. To jest audycja Kamila Cebulskiego, którego akurat chwilowo tutaj nie ma, bo tutaj pojawia się i znika w swoim łączu internetowym. Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie w zastępstwie. Naszym gościem jest Marek Bartnikowski, człowiek, który prowadzi... Jak się nazywa? Tak, żeby łatwo to nazwać. Oprogramowanie do obsługi call center, czy outsourcing w ogóle? Nie, outsourcing. Oprogramowanie dla call center. Nie miej sobie za złe, bo jak ktoś nie jest z branży, to też muszę zawsze tłumaczyć, co my właściwie robimy. Tak, moja podejrzewa mama to do dzisiaj nie wie, co ja sprzedaję. Moja też nie. No. także tak to niestety jest. Znaczy no niestety, no, ktoś jest z branży, to wie, o co chodzi, a bo to jest no, produkt, tak jak już Kamil tutaj wspomniał, dość niszowy. A co nie znaczy, że konkurencji nie ma, no bo konkurencja jest oczywiście... Na naszym czacie już oczywiście powstały pytania, czy można zadzwonić. Można zadzwonić. Numer telefonu to 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype. Jak macie jakieś pytania do Marka, to nie bójcie się dzwonić. Mamy na antenie Mikołaja. Cześć Mikołaj. Jesteś z nami? Masz mikrofon, super. Cześć, co tam? Dawaj, jakie masz pytanie?
Witaj, Mikołaju. Ja się tak zastanawiam, bo sam się trochę późno uczę na informatyka, 25 lat mam, ale stwierdziłem, że się w końcu nauczę. Zastanawiam mnie, jak wygląda struktura, kto, ile osób jest informatykami, ile sprzedających, czy macie samych informatyków, czy grafików, jak to wygląda tam u was w firmie, a także jak patrzysz na obecnych studentów i pod jakim, jakie masz wymagania, jeżeli kogoś chcesz przyjąć do pracy. O. Dobra, to po kolei. Jak wygląda struktura naszej firmy? No teraz nas czekają duże zmiany, ale na dzisiaj firma to jest 14 osób, z czego, żeby to policzyć dokładnie, mamy 5 administratorów, którzy się zajmują utrzymaniem systemu. Mamy ich zwierzchnika, mamy dwóch programistów, trzeci w trakcie rekrutacji. I, no i plany mocne, jeśli chodzi o programistów, to się u nas będzie teraz zmieniało, ale to o tym jeszcze nie mogę do końca tutaj wszystkich szczegółów na antenie zdradzać. I mamy dział handlowy składający się z 3 osób, w tym jedna na macierzyńskim, tylko jeszcze przed macierzyńskim, lada dzień. Tak wygląda struktura naszej firmy. Zarząd, czyli ja i mój wspólnik Grzegorz. Jeśli chodzi o studentów, patrzymy na nich bardzo fajnie, bardzo dobrze, dlatego że no, mamy też dobre doświadczenia ze studentami. No, my pierwotnie, jak zatrudnialiśmy pierwsze osoby, to było w roku 2008, cholera, już nie pamiętam, ale to do, nie, w 2009 chyba zatrudnialiśmy pierwsze osoby. No to byli studenci de facto pierwszych lat studiów. Bo wyszliśmy z założenia, że tak, byliśmy firmą młodą, no nie stać nas było na takich super wymiataczy, którzy chcą zarabiać jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Mamy też sytuację trudną w Krakowie, nie powiem, bo mamy od cholery firm informatycznych, które po prostu wysysają w zasadzie każdego programisty, administratora są w stanie zatrudnić, choćby umiał cokolwiek tak naprawdę. No my nie szukamy ludzi, którzy umieją cokolwiek, tylko którzy jakoś tam rokują. Natomiast powiem ci, że jak zatrudniamy programistów, powiedzmy takich, no programistów, nie starszych programistów, nie jakichś tam senior deweloperów, no to chętnie widzimy tutaj studentów, którzy chcą coś już umieją, ale chcą się też czegoś nauczyć, tak? Także podchodzimy do tego bardzo, bardzo elastycznie i chętnie studenci są u nas widziani. Zresztą zatrudniliśmy studentów tak naprawdę, no, sporo osób u nas w firmie to są osoby, dla których to jest pierwsza praca. I naprawdę wszyscy nam się świetnie sprawdzili. Jeśli chodzi o dział IT, tak zarówno administratorów, jak i programistów, to powiem ci szczerze, że no, nie mieliśmy żadnej wtopy. Każda zatrudniona osoba to praktycznie był strzał w dziesiątkę. Okej, no nie, jednego kolegę mieliśmy, który nie do końca nam się sprawdził i po okresie próbnym się rozstaliśmy kulturalnie. Natomiast poza tym to naprawdę mieliśmy super całą załogę. No to pewnie ja tak sobie tłumaczę, że to wynika też z tego w dużej części, że ja i mój wspólnik jesteśmy informatykami, więc nam łatwiej jakby zweryfikować informatyków, bo na przykład w dziale handlowym nam jest, było do tej pory trochę trudniej. Teraz nam się sytuacja już na szczęście jakoś tam ustabilizowała. Także tak to wygląda. Okay, czyli firma przyjazna młodym. Dzięki wielkie za te informacje. Włączam się. Cześć. Dzięki. Dzięki wielkie. Cześć. To był Mikołaj w kontestacji. A my wracamy do rozmowy. Powiedz mi, bo w sumie przegapiłem trochę początek. Nie jestem pewien, czy o to zostałeś zapytany, czy właściwie dlaczego oprogramowanie dla call center? Nie wiem, dlaczego nie. A w sumie nie dokończyłem tego, bo ja zacząłem od tego, że kolega mnie poprosił o wdrożenie tego systemu telefonicznego, a to nie było w ogóle call center. No. Ja sobie pomyślałem, że no kurde, sprzedałem jednej firmie. Fakt, że tak po znajomości, jak powiedział tutaj Kamil, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedawać też innym firmom, tak? No i zacząłem jakieś tam swoje, chociaż to tak to chciałem powiedzieć, nieudolne próby sprzedaży, ale tak naprawdę tak źle nie było, bo jak się okazało, jak już zrobiłem stronę internetową i nie pamiętam, czy ja wtedy się w ogóle reklamowałem gdziekolwiek,
to jakieś tam firmy zaczęły się zgłaszać i to było niesamowite, że właściwie byliśmy z firmą bez żadnego doświadczenia, z jednymi referencjami, ale tylko z jednymi, a jakieś tam firmy się jednak zgłaszały i chciały te systemy telefoniczne wdrażać. No ale się okazało, że rynek nas zweryfikował bardzo szybko, że praktycznie jeśli chodzi o centrale telefoniczne IP, to czyli to, co zrobiliśmy na początku, to właściwie na to rynek jest bardzo mały. Znaczy takie centrale, jak my chcieliśmy robić centrale dla dużych firm, tak, czyli nie 5-7 telefonów, tylko bardziej 200-700, no bo to jest nasz target. No ale się okazało, że zgłaszają się firmy, które chcą call center. Właśnie call center, my tego nie mieliśmy. No i kiedyś do końca doszedłem do wniosku, że no skoro rynek chce call center, no to trzeba to call center im przygotować. I tak naprawdę usiadłem kiedyś do komputera, tak troszeczkę w przenośni mówiąc, i po dwóch czy trzech tygodniach miałem już pierwszą wersję oprogramowania, które się nadało do sprzedaży już. I w zasadzie pierwszy system, który sprzedaliśmy, zrobiliście 2 tygodnie. No, zrobiłem sam w zasadzie, więc, więc to, tak to wyglądało. No, oczywiście to teraz... Piękny kraj perspektyw w ogóle tutaj. To... Nie no, kraj zawsze jest pełen perspektyw. No, podobno pieniądze leżą na ulicy, tylko się trzeba schylić i zbierać, czyli mieć dobre pomysły. A w czym programowałeś wtedy? Bo tu padło pytanie takim na czacie. Aha, wiesz co, wtedy to właściwie większość, a chociaż nie, pierwsza wersja to była napisana w C, ale to był straszny hardcore. I znaczy, bo to jest tam, trzeba by jeszcze o architekturze całej aplikacji mówić, a to chyba nie na ten, znaczy nie jest to dobre miejsce, żeby się tak w takie szczegóły wdawać. Uogólnij. No, generalnie no, interfejs mamy napisany już do dzisiaj i rozwijany w PHP, więc to jest prosty język skryptowy, a gdzieś tam rdzeń tego systemu właśnie był napisany początkowo w C, a teraz mamy to napisane w Javie. O, okej. No, ale ta wersja w C to był naprawdę, to był hardcore straszny i... Szybko to przepisaliśmy. Znaczy, to po prostu za trudne było. No, ktoś, kto jest w temacie, to wie, z czym takie rzeczy się wiążą, jak rozwijanie oprogramowania w takim języku. We frameworki nie będziemy wnikać. Nie, powiedz mi. A to jest taki, no właśnie, nie wiem, bo to nie jest seksowny jakiś taki, nie biznes, który można się pochwalić, czy można, jak to jest? No, seksowny, no nie jest seksowny, znaczy nie jest. No, znaczy ja się na przykład myślę, że seksowny sam biznes może nie jest, bo faktycznie jest skomplikowany i normalny człowiek tego nie powinien w ogóle rozumieć takich rzeczy, bo to bez sensu jest. Natomiast no, seksowne jest to, że mamy klientów typu właśnie, nie wiem, Home, mamy grup firm typu Onet, typu, nie wiem, Balzen, czy Luxmed, czy tego typu firmy. Tak? To jest według mnie sexy, tak? Jeśli mówimy w takiej nomenklatury używamy. No bo to robi wrażenie, tak? I to widać, jak rozmawiamy z klientami, no to wręcz czasami mieliśmy takie sytuacje, że klient gdzieś tam do nas zadzwonił, jakiś powiedzmy mniejsza firma, no ale później wszedł na sobie na stronę, mówi, o nie, no jak wy robicie dla takich firm, no to ja z wami nie będę rozmawiał, bo mnie na was nie stać, tak? I do widzenia. No prawie. Właśnie, ja mam ten sam właśnie efekt, jak czasem wchodzę na stronę. No tak właśnie czasami jest i no to jest trudne tak naprawdę, bo my z jednej strony chcemy robić większe wdrożenia, to jest oczywiste. Z drugiej strony to tak się okazuje, że to często z mniejszych firm też można zrobić, z mniejszymi firmami też można zrobić fajny biznes, a często też się fajnie współpracuje z tymi mniejszymi firmami. No ale to powiedz, ale to tak szczerze teraz, bo jeżeli jesteś na takim etapie, w takiej firmie, to no to w ogóle opłaca ci, nie wiem jak jest jakby poziom tutaj takich kontraktów, nie wiem, czy opłaca ci się pochylać po kontrakt tam w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, czy to już idziesz tylko i wyłącznie tam w setki tysięcy, czy tam w miliony, nie wiem jakie są te wdrożenia. Nie, to raczej między dziesiątki a setki tysięcy powiedzmy, okay. To są takie pieniądze, ale teraz troszkę też się zmienił rynek, bo jakiś czas temu pojawiły się rozwiązania w modelu wirtualnym, czyli w tak zwanej chmurze, którą na pewno każdy doskonale wie, co to jest chmura. Oczywiście sobie troszeczkę żartuję w tym momencie, ale no, też mamy takie rozwiązanie. Kupiliśmy półtora roku temu, no nie wiem kiedy, jakiś czas temu domenę callcenter.pl i tam na tej stronie można się zapoznać oczywiście ogólnie z naszą ofertą na call center w chmurze. Czyli to samo oprogramowanie, które sprzedajemy i dostarczamy tym dużym firmom za ciężkie pieniądze, oferujemy w modelu wirtualnym za
czyli modelu takim chmurowym, bez żadnych inwestycji w sprzęt, tylko w ramach miesięcznego niewielkiego abonamentu. I to jest właśnie rynek dla tych mniejszych firm, aczkolwiek też nie tylko mniejszych, bo teraz no, sami się zdziwiliśmy, że duże, poważne firmy, teraz prowadzimy rozmowy takie, pytają o tego typu systemy nawet na 50 czy 100 osób, więc to już się zaczyna bardzo, bardzo zmieniać. A to się różni tylko tym, że zamiast instalować takie... Nie różni się niczym. Tak naprawdę się nie różni niczym, oprócz tego, że klienci nie muszą się interesować sprzętem, tymi serwerami, jakimiś takimi rzeczami dziwnymi, które często stanowią, no jak raz, że koszt, a dwa, że kłopot, bo to trzeba utrzymywać. Czyli taka osoba na takiej linii, infolinii powiedzmy, tylko się po prostu podłącza do internetu i to wszystko leci przez wasze serwery i to się niczym... No tak naprawdę ta osoba nawet nie wie, gdzie się podłącza, bo ona wpisuje jakiś tam adres w przeglądarce, czy to jest, czy teraz serwer stoi, jest zainstalowany u klienta za ścianą w serwerowni, czy on jest zainstalowany w naszej serwerowni, to nie ma znaczenia żadnego, tak? On sobie wpisuje adres. Czyli to nawet nie idzie przez aplikację, to idzie przez przeglądarkę? Tak, to idzie przez przeglądarkę. Czyli jest tam do tego dodatkowa aplikacja, ale generalnie można też wszystko załatwić przez przeglądarkę. No więc on sobie gdzieś tam wpisuje, telefon czy tam softphone to już, czyli taki program jak Skype, no to on już też mu działa, bo to już jest tam skonfigurował mu to administrator i ten człowiek, on nie wie, czy to jest tu, czy to jest tam i nie ma to dla niego tak naprawdę żadnego znaczenia, żadnej różnicy. I połączenie skodowane? Może być szyfrowane. Okej, czyli... Kodowane jest zawsze. To kodowanie, szyfrowanie, dwie różne rzeczy, ale to szczegół też techniczny. To wyjaśnij mi, na co polega różnica. No nie, kodowanie to jest sposób zapisu analogowego naszego głosu w postaci cyfrowej i później przesyłanie go przez sieć. No prostu. Tak, to szyfrowanie mi chodzi. Tak, a szyfrowanie no to jest no, jakieś tam zmiksowanie informacji, żeby nie była dostępna bez jakiegoś klucza. To powiedz mi, to jaki jest zysk w takim razie? To po jaką cholerę ma firma robić wdrożenie u siebie, skoro może to zrobić wszystko w chmurze? No wiesz co, no wiele firm, na przykład banki, no nie dopuszczają, żeby ich dane newralgiczne, a tu mówimy też o nagraniach rozmów z klientami, ale też o bazach klientów, żeby leżały gdziekolwiek indziej niż w serwerowni banku, do której się nie da dostać w żaden sposób, nawet przez internet. Także to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna jest taka, że przy większej skali to po prostu rozwiązanie, kupienie tego dla siebie jest tańsze, bo te rozwiązania wirtualne są fajne tam, nie wiem, przy 10 agentach, 10 osobach. Natomiast przy większej skali, nie wiem, 100 osób czy 50 nawet, to po prostu to jest droższe. Ale w dłuższej perspektywie, tak, czyli tam to sobie łatwo można przeliczyć, my tylko też nie ukrywamy i pomagamy to klientom liczyć, że nie wiem, na przykład po 20 miesiącach, no to on do interesu już dokłada, tak? Mhm. Także to jest to dlatego. No ale mówię, ale też jest tutaj strach przed tym, że. Czyli strach, no też nie zawsze strach, tylko to, że jakieś tam procedury mają, które nie pozwalają im po prostu pewnych danych istotnych trzymać na zewnątrz. A niektórzy po prostu się nie chcą, bo nie, ja muszę mieć u siebie. Mhm. Tak, tacy też są. A, znam takie firmy. No, Jacka mamy na antenie, cześć Jacek. Witam serdecznie. No, dzień dobry. Ja mam takie pytanie trochę wybiegające w przyszłość. Ostatnio widziałem takie nagranie z udziałem Krzysztofa Rybińskiego i on tam mówi, że w trakcie jak rozmawiał z jednym z inwestorów grupy Intela, to ten człowiek bez wątpienia, no taki można powiedzieć w biznesie guru, w szczególności na rynku amerykańskim, stwierdził na temat polskiego biznesu, że Polacy są za mało chciwi, że jak już się zarobi tam te pierwszych kilkadziesiąt milionów, to potem sprzedaje się całą firmę jakiemuś podmiotowi zagranicznemu i generalnie resztę życia można spędzić na Kajmanach. No i teraz moje pytanie brzmi o twoje ambicje, tak? Bo tutaj słyszę, że no, firma prężnie się rozwija. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to już jest duży biznes to co robisz. I czy w przyszłości, jak już dojdziesz do tego obrotu, tam nie wiem, kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset milionów, tak? Wyjdziesz poza rynek w Polsce, to że tak powiem, no będziesz jednym z tych prezesów, który tam w wieku 40 paru lat po prostu stwierdzi, dobra, ja już mam tego dosyć, czy będziesz ciągnął do samego końca, tak jak to na przykład zrobił Steve Jobs?
I to jest moje jedno pytanie. Dziękuję, przestawiam się na odsłuch. Dzięki wielkie, Jacek, to był... No dobra, Marek, ambicje. Dzięki Jacku za pytanie. Odpowiem ci szczerze, że nie wiem. No, losów Steve'a Jobsa w aspektach wiadomych to nie chciałem podzielić. Akurat mam jego książkę w tej chwili na podorędziu i tak zawsze mi się kojarzy, że kiedyś mieliśmy taką rozmowę z kolegami, że no tak, Steve Jobs wiele osiągnął, ale teraz no i tak już nie żyje. Ale to takie filozoficzne gdzieś tam rozważania. Powiem ci tak. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnio byłem zafascynowany dosyć i nastawiony na to, żeby prowadzić biznes wielopokoleniowo. Tak? Miałem zajęcia i też trochę rozmów z profesorem Blicklem, który prowadzi swój biznes od tam XIX wieku, znaczy jego rodzina. I takie myśli mi tutaj jak najbardziej chodzą po głowie. Ale tak naprawdę nie wiem, no, mówiąc szczerze, no, nie widzę nic złego ani w tym, że ktoś prowadzi biznes jak Blickle przez wiele, wiele lat i chyba ma takie założenie, żeby tego nigdy nie sprzedać, chociaż nie wiem, ale też nie widzę nic złego w kimś, kto sprzedaje biznes swój po iluś tam latach. No, to zależy przecież od, każdy jest wolnym człowiekiem i to są osobiste decyzje, które mogą wynikać no, z przeróżnych kwestii. Jak komuś się po prostu nie chce, no to też to jest jego sprawa i w tym chyba też nie ma nic złego. Także, a co ja zrobię, nie wiem, ale najbliższe 10 lat myślę, że jeszcze spokojnie będę rozwijał firmę i będziemy rośli. Mamy duże, duże, fajne plany, więc na razie jeszcze się na szczęście nie muszę nad tym zastanawiać. A ty jesteś jedynym właścicielem, czy masz wspólników? Mam wspólnika jednego w tej chwili. Pół na pół? No nie, ja mam troszeczkę więcej, ja mam 60% udziałów. Okej. Okay. To powiedz mi, jak wygląda taka współpraca znaczy, nie wiem, bo już 6 lat prowadzisz tą firmę, nie? Tak, siódmy rok. Siódmy rok. Okej, okay, no to już długa, już był test już. Polecasz spółki, czy nie? Tak, mimo wszystko tak. Mówię mimo wszystko, no bo nigdy nie jest tak, że jest różowo, no ale to tak, ale myślę, że to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że takie prowadzenie biznesu z jedną osobą, no to jest takie trochę małżeństwo, tak? I tak naprawdę zresztą tak jak chyba w małżeństwie podobnie, nigdy nie wiemy na początku, jak czym się nasz wybór skończy. No właśnie tak dziwnie, bo kiedyś w małżeństwie było tak domyślnie, że mężczyzna miał większościowy pakiet, a teraz to nie wiadomo. No nie, w tym kontekście nie porównuję tego. Bardziej chodzi mi o to, że no nie wiemy tak naprawdę często, to małżeństwo zawieramy, nie wiem, po pół roku znajomości i jakieś tam dzieci się pojawiają jeszcze, a potem się dopiero poznajemy. I może to być fajne, tak, no. Ale no może być różnie. Ja na szczęście z moim wspólnikiem uważam, że trafiłem super, bo przede wszystkim mamy do siebie pełne zaufanie. Ja mam zawsze 100% pewność, że wszelkie no nie mam jakby, słyszę jakieś historie, że gdzieś ktoś oszukał, jakieś pieniądze, coś, no bo w ogóle ja się w ogóle tym nie muszę martwić i wiem, że Grzegorz też się tym nie musi martwić, że ktoś gdzieś kogoś, prawda, wyroluje jakieś takie tego typu rzeczy, tak, a warto dodać, że my byśmy do zeszłego roku prowadzili spółkę cywilną, której odpowiedzialność jest wspólna, ogromna, więc w tej chwili mamy już spółkę z o, więc jest trochę inaczej, ale no tak czy inaczej myślę, że to jest kwestia zaufania i jeżeli chcemy z kimś zawiązać jakąś spółkę, to myślę, że musimy mu po prostu w 100% ufać, nie może być żadnych wątpliwości, bo jeśli chcą jakiejkolwiek wątpliwości, no to wtedy spółkę odradzam, tak? Jeśli mógłbym cokolwiek komuś tutaj sugerować w tym zakresie. No to o wspólnikach, to o pracownikach. Tutaj już właściwie wątek się troszkę wcześniej zaczął, bo jesteś z Krakowa, tak? Tak jest. Dobrze usłyszałem. Ja tam mieszkałem 30 lat i tak znam te wszystkie, tak, wiem, że tam jest Motorola, Eric Paul, tak, te wszystkie wysysacze właśnie programistów, administratorów i tak dalej. No to w takim razie, to skoro nawet tam nie ma, znaczy trudno jest znaleźć dobrych programistów, a w ogóle jest trudno znaleźć dobrych programistów, to okej, to dwa pytania w sumie. Pierwsze, dlaczego w Krakowie ich szukasz? Dlaczego się nie przeniesiesz gdzieś tam na przykład? Nie. Bo ostatnio chyba słyszałem, już nie pamiętam, kto mi powiedział, że
Okej, że jest trudno znaleźć w tych takich mniejszych miejscowościach niby dobrych ludzi, ale no, konkurencja jest niesamowicie mniejsza i w ogóle wymagania finansowe są 3 razy mniejsze i tam paru przedsiębiorców, wiele tam firm właśnie umieszcza właśnie swoje... A tu już wiem kto, Tad Witkowicz właśnie, słuchałem wykłada Tada Witkowicza. On mówi właśnie, że nie szuka tam po Warszawie, bo to w ogóle jakieś chore mają wymagania w programiści, że właśnie szuka po jakichś małych miejscowościach i tam, o ile sprzedawców ma na przykład Warszawa, Kraków, tam Łódź i tak dalej, o tyle centra produkcyjne ma w jakiejś tam na ścianie wschodniej. To okej, okay, to takie pierwsze pytanie w sumie. To dlaczego w Krakowie wciąż? To jest fajne pytanie, dlatego że ja wiem, z 2 lata temu tak mnie taka refleksja naszła, że najchętniej bym się właśnie wyprowadził z Krakowa do Olkusza. No. Na przykład do Olkusza, czy do Nowego Sącza, czy gdzieś, no, gdzieś tu blisko, bo akurat ja lubię być tutaj na południu z różnych względów. No bo nic w tym Krakowie nie trzyma, no, ale się okazuje, że no, mieliśmy już jakichś pracowników, którzy byli z Krakowa, mieliśmy już, no, mamy już żony ze wspólnikiem, mamy jakieś dzieci, które gdzieś chodzą do jakichś szkół, przedszkoli i tak dalej. No i tak jak dla mnie, to nawet mając żonę, dzieci i tak dalej, dla mnie to akurat nie byłby problem, bo ja jestem dość mobilny i takie rzeczy nie stanowią dla mnie problemu. A jeszcze uzupełnię jeszcze króciutko, że Tad mówił wtedy, pamiętam, że w dużym mieście, jak mieli jakieś takie spółki, to była rotacja pracowników bodajże 20-30% rocznie, podczas gdy w tych takich miejscowościach mniejszych tam zeszli do 2%. To też była zaleta. No. No akurat trudno mi się odnieść do Tada Witkowicza, bo tej audycji nie słuchałem. To jest ze szkolenia, które będzie za kilka dni u nas, to takie większe, okej. Okay. Aha, okej. Okay. No, my rotacji na szczęście w IT mamy bardzo, bardzo małą. Do tej pory tylko zatrudnialiśmy, w tej chwili nam się jeden programista zwolnił, zmienił pracę. To co takiego oferujecie tym ludziom? Mówicie, że jest zajebista mała firma, dynamiczny zespół, możliwości rozwoju i w ogóle macie, nie wiem, wannę na przykład w pokoju kreatywnym? Wanny nie mamy, mamy PlayStation w tak zwanym chillout roomie i duży telewizor, więc można sobie pograć, jeśli ktoś ma ochotę. No wiesz co, no mamy fajną atmosferę, tak jak mówiłeś, no, oczywiście to takie, trochę tak brzmi to wszystko banalnie, ale wiem, że się ludziom dobrze pracuje u nas, są zadowoleni, dbamy bardzo o ich komfort pracy, mają sprzęt taki, sprzęt kupują na przykład sobie sami w zasadzie, tak, oczywiście w granicach jakiegoś tam rozsądku, ale mogą sami zdecydować, jaki chcą mieć komputer, ile chcą mieć monitorów, jaką myszkę, jaką klawiaturę i tak dalej, więc to są rzeczy, które powodują, że człowiekowi się pracuje po prostu dobrze. Mamy zawsze paczki na święta, mamy ekspres ze świeżą kawą zawsze. No, a z dobrą? Bardzo dobrą, tak, oczywiście. No. My też pijemy kawę tym litrami, więc, no może przestałem z litrami, ale pijemy dużo kawy, więc jest... Pamiętam, jak w dużej firmie pracowałem i jaka tam była okropna kawa. Właśnie, wiesz co, tak jest. Ja też tak naprawdę zauważyłem wcześniej, nie wiem, czy się spotkałem w jakiejś firmie z dobrą kawą. Kiedyś w firmie takiej małej przez pewien czas była kawa, ale później szefostwo stwierdziło, że jest trochę za droga. Ale fakt, że oni kupowali te kawy, no nie tam, gdzie trzeba. No. Ja pracowałem na tym samym piętrze, co RMF i RMF miał dobrą kawę, to było jedno. A no wiesz, u nas jest kawa też dobra, bez ograniczeń, także... Nie, ale czy ty... czekaj, dobra. To jest takie pierdoły, no kawa też coś tam robi. No. Nie, to jest ważne, to nie są pierdoły złe, ale to dobra. Nie, pierdoły, że to tak brzmi, tak, o, mają kawę, to chcą pracować, to nie jest. No, staramy się po prostu jakąś atmosferę w tej firmie po prostu trzymać fajną, pracować na luzie, ale jednocześnie starać się, żeby ci ludzie mogli się rozwijać, żeby... No, żeby cholera było fajnie. No. A to zaraz cię konkretnie zapytam, żeby nie było tak, okay. Że nie było banalnie, tylko Marcina odbierzmy. Cześć Marcin. Okay. Cześć Marcin. Cześć Marek, cześć Hugo. Cześć, cześć. Dawaj. Marek, ja mam takie krótkie pytanie, bo ty spojrzałem na stronę, bo ty rozumiem, że dwie rzeczy masz. Pierwsza rzecz to jest soft call center, a druga sprawa to są wdrożenia voice over IP, jak widzę. Ty też. To jakoś, no właśnie, bo to żeby to usystematyzować, bo tam przerwało w rozmowie z Kamilem, nie? Przerwało akurat w momencie, kiedy mówiłeś o wdrożeniach voice'owych, a później jak już zacząłem znów wchodzić, to już była dyskusja na temat call center. Czy ja zakładam, że twoja firma wdraża również voice'a, tak? W jakichś tam większych firmach, czy tam no, z reguły w oddziałach i firmach, tak? Tych firm. No i rozumiem, że przy okazji też call center gdzieś tam, tak?
No tak, ja już o tym mówiłem. Nie wiem, czy słuchałeś, nie wiem. Właśnie nie, bo tam przerwało. Okay, ale to z 20 minut temu mówiłem o tym, że nasza trzecia działka poza call center przychodzącym, wychodzącym, czyli do telemarketingu, to są właśnie voice over IP, czyli no, ja to ująłem jako centrale telefoniczne dla takiej większej centrale IP. No i to było nasze pierwsze wdrożenie dla firmy K2 i później też kilka wdrożeń. A często też mamy tak, że mamy taki mix, tak? Wdrażamy z firmy, firma się zgłasza do nas na przykład, o, byśmy chcieli call center. My mówimy, okej, okay, a może przy okazji byśmy wam wymienili całą centralę. Oni mówią, kurczę, a wy możecie, no to wymieniamy. I mamy takie wdrożenia, także jak najbardziej. Słuchaj, a z jakich bramek i z jakich telefonów korzystacie? Z jakiej firmy? Wiesz co, jeśli chodzi o telefony, nie wiem, czy o takich szczegółach chcemy tu mówić, ale okej, telefonów korzystamy z Polycoma i w zasadzie prawie tylko, chyba że klient ma coś innego. No a z bramek używamy bramek 2N, taka czeska firma. Polycoma znam. Tam z czerwonym takim logo. No tak, bo to, ale... to jest niszowy produkt, bardzo drogi, więc może masz prawo tego nie znać. Nie znam. No w ogóle to gratuluję, bo to jest chyba najlepsze, co jest możliwe z biznesu, nie? Mieć swój soft, sprzedawać go i później go utrzymywać. To jest najlepsze, co jest możliwe. Bo no jest fajnie. To generalnie nie masz wiesz, konkurencji. Jak komuś dasz swój soft, no on tego używa, no to kto go ma go utrzymywać, tak? Nie jest to, Marcinie, takie proste, gwarantuję ci, ale ja jest... Ale jest, ja się cieszę, że mam firmę i jest fajnie, tak? Bawię wiesz, się. Ale po wdrożeniu, no to generalnie, ja nie wiem w tej chwili jaka jest sytuacja, ale podejrzewam, że za jakieś 2-3 lata to będziecie się spokojnie utrzymać przy większej zawodzie tylko z utrzymaniem tego. Tak są, nie wiem jak jest w tym momencie, ale do tego dojrzecie. Ale tak mniej więcej pewnie wyjdzie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No to trzymaj się, życzę powodzenia. Dzięki wielkie. Dzięki ci, to był Marcin Prorok, który mówił, jak twoja firma będzie się rozwijać, Marku. Powiedz mi, nie, wróćmy do tych pracowników, bo to mnie ciekawi. Okay, no. Miałeś skonkretyzować pytanie. Tak, więc pytanie jest takie, słuchaj, masz Kraków, duże miasto, tam jakieś kilka uczelni technicznych, nawet z całkiem nie najgorszą opinią. I teraz taki człowiek, który sobie tam. A przymieć ludzi, padło już czasami takie pytanie, okej, to przymieć ludzi po studiach, albo jakoś takich w miarę świeżych, powiedzmy. I teraz taka osoba ma szansę pójść, nie wiem, programować mikrofalówki do Motorola, czy tam gdzieś tam, albo do was. I teraz, czy wydajecie im pieniądze mniejsze, podobne, czy większe niż te wielkie korporacje? Wiesz co, no to, no to jak kto zarabia pieniądze, to przede wszystkim zależy, no co umie. No ale wiesz, tak chodzi mi o to, co by, jakbym przyszedł tam headhunter, czy tam dział kadr stamtąd i stąd, to jakby wyszło porównanie. Bo chodzi mi o to, czym przyciągać się ludzi, pracowników. Wiesz co, no pieniądze są na pewno istotne, natomiast no jak wiemy, a może nie wszyscy wiemy, no to w pewnym momencie, kiedy człowiek zarabia pieniądze na poziomie jakiegoś tam poziomie higieny tak zwanej, tak to jest określane w literaturze, no to już się zaczynają być ważne rzeczy inne niż pieniądze. Tak? Oczywiście pieniądze, tak jak mówię, na pewnym poziomie są istotne, no, natomiast jeżeli ktoś już wchodzi na jakiś taki poziom zarobków, który pozwala mu normalnie funkcjonować, tak, bo to nie chodzi o to, żeby zarabiać, nie wiem, 12 tysięcy na rękę miesięcznie, Jak ktoś już zrobi piątkę, to już mu schodzi to na drugi plan, tak? Trudno, dla każdego ten poziom higieny jest inny, tak? Zależny od wielu czynników, natomiast tak to mniej więcej wygląda, tak? Jeżeli w momencie, kiedy ktoś zarabia jakieś tam pieniądze, no to zaczynają być też inne rzeczy ważne. No dawaj. To no, jakie? No i tak, jakie? No co mu dajesz wtedy, no? No dajemy atmosferę, dajemy jakąś taką normalność w pracy. Nie wiem, czy kiedyś pracowałeś w korporacji, ale... Pracowałem. No to w korporacjach jest bardzo bezpłciowo, to wszystko często wygląda, nie zawsze, tak, ale często wygląda to... To niefajnie, jest jakieś tak wszystko, opiera się na jakichś spotkaniach, ludzie realizują jakieś dziwne projekty, których potem nikt nie wdraża i tak dalej. No, nie widzą jakby celu tej pracy, tak? No wiem, no i wdrożenie czegokolwiek trwa pół roku. No też, tak. W sensie najmniejsze rzeczy, a takich większych to x lat. Okej, ale z drugiej strony wiesz, ale z drugiej strony wy macie jakieś takie oprogramowanie i nie macie na przykład to, że taki programista, okej, to w tym miesiącu pracuje nad tym, ale za 3 miesiące pracuje nad nowym, zajebistym, innowacyjnym projektem, bo wy robicie to samo w kółko, czy nie? A wiesz co, no, to też staramy się urozmaicić. Ostatnio uruchomiliśmy projekt na przykład na Androida, czyli
no, nasza aplikacja, tam część aplikacji, jakieś tam dla administratorów call center, dostępna na Android. No i chłopaki dostali tablety i to robią, tak? Także to też jest fajne, bo mamy tutaj właśnie fajny feedback od programistów, że to jest fajne, bo właśnie też pozwala się oderwać i tak dalej. I staramy się też wrzucać im, albo sami sobie też wrzucają jakieś projekty, które niekoniecznie są właśnie tym samym, bo ja sobie zdaję sprawę, że to może być nużące po jakimś czasie robienie pewnych rzeczy. Ale z drugiej strony, no, teraz prowadziliśmy w firmie instytucję tak zwanych kół jakości. To się wywodzi z japońskich przedsiębiorstw, taka metoda rozwoju ogólnie w firmie. Mhm. I to nam się zaczyna dziać, zaczyna się fajnie sprawdzać. A to jest z kolei gdzieś tam echem tego, że staramy się w firmie wprowadzić zarządzanie, które się nazywa TQM, które bardzo mocno właśnie profesor Blikle w swojej książce i w ogóle w Polsce promuje. I to zaczyna jakieś tam efekty przynosić. No bo widać, że ludzie się chcą w to angażować, tak? Oczywiście to jest wszystko cholernie trudne, bo to są rzeczy, których w Polsce prawie nikt nie robi i jest ciężko z tym, ale zaczyna nam to fajnie działać i widać, że ludzie się bardzo w to angażują i mnie to bardzo cieszy, kiedy widzę, że chłopaki programiści po prostu ostatnio na przykład organizuje sobie takie koło jakości, które będzie tam zmierzało do jakiegoś tam wprowadzenia nowego frameworka czy tam coś, prawda? Mhm. Dzisiaj nawet byłem parę minut na takim spotkaniu i wiem, że ja byłem parę minut, spotkanie trwało 2 godziny i wiem, że bardzo, bardzo było owocne, więc to są rzeczy, które nam zaczynają działać, pokazują nam, jak to wszystko robić. A w planach mamy jeszcze dużo, dużo fajnych teraz, fajnych zmian w firmie, właśnie związanych z zarządzaniem projektami, więc jeszcze się będzie działo. Także jeżeli ktoś z firmy słucha, to może być dla niego to jakoś tam niespodzianką. Powiedz, kogo zwolnisz w najbliższym czasie? Nie, nikogo absolutnie nie zwolnimy. Dlatego o to się nie trzeba obawiać. Marek, masz jeszcze parę minut? Pewnie, tak. Ja okej, bo tutaj się tam z tymi problemami z połączeniem, więc chwilkę przeciągniemy. Przy TQM-ie, bo to okej. TQM, tak, na czacie się odezwały. Co to jest TQM? Tak, zdecydowanie jest to taka... O, w skrócie, sposób zarządzania dosyć nietypowy. My tutaj szykujemy, przyznam się szczerze, z Kamilem, to takie... cykl wykładów, ale to dopiero przed wakacjami się ukaże tutaj, żeby wam przybliżyć właśnie postać tego Andrzeja Andrzej? Tak. I samej idei TQM-u i mam nadzieję, że to fajnie to opakujemy i będzie tutaj dostępne to całkowicie za darmo, o dziwo. To z chęcią pomogę, wiesz, bo ja tutaj się dosyć trochę w to angażowałem i trochę się już o tym naczytałem, więc jak będziecie coś potrzebować, to mogę gdzieś tam z chęcią się wam w tym pomóc. A dobra, okej. Okay. Sobie zanotuj, jakbyś chciał, oczywiście. No to lećmy za jakimś... Słuchaj, bo TQM to jest taki sposób zarządzania, on jest dosyć nietypowy, ponieważ... Znaczy, nietypowy dla ludzi, którzy się zajmowali prowadzeniem firmy, bo jak ktoś się nie zajmował, to dla niego to tam rybka jedno czy drugie, bo nie widzi żadnej różnicy, ale to rzeczywiście na przykład, nie dajecie prowizji od sprzedaży handlowcom? Nie dajemy. Nie dajecie. Trafi w sedno. Tak, jedna z pierwszych zmian to likwidacja prowizji w dziale handlowym, bo... No ty pewnie wiesz, tak? Wszelkie znaki na niebie i ziemi i we wszystkich przedsiębiorstwach pokazują, że prowizje są jednym z najbardziej demotywujących czynników do pracy po prostu ludzi. Myśmy mieli bardzo ciężką sytuację w dziale handlowym, bo właśnie mieliśmy kiedyś prowizje jak wszyscy od sprzedaży i po prostu mieliśmy straszną rotację, ludzie nie realizowali planów, prawda? Jakieś takie głupoty. Tak, bo to opiera się w skrócie na tym, że szef, czyli taki Marek mówi, że masz sprzedać w tym roku, no trochę tak spłycam, bo tam... Musisz sprzedać za 1 000 000 złotych, a jak nie to won. No, ale jak sprzedasz za pół, to dostaniesz podstawową pensję i dostaniesz... No, albo cię zwolnimy. Albo cię zwolnimy. No, to jest koszmarna sprawa. No to się wszystko opiera tak na tak zwane MBO, czyli zarządzanie właśnie przez cele. Mhm. No i się okazuje, że to jest straszna lipa i no my też... No i teraz co? I teraz wprowadziliście szczytną pensję, że słuchaj handlowcu, ty zarabiasz tam, nie wiem, x tysięcy złotych i sprzedawaj. Tak, mniej więcej tak.
oczywiście to nie jest tak, że teraz nie rozliczamy, tak? Rób sobie co chcesz, sprzedasz czy nie sprzedasz, to mamy to gdzieś, jest miło, fajnie, super. No nie, nie tak, tak? No staramy się, ja widzę, że wszystkim zależy w dziale handlowym, żeby ta sprzedaż była i, no i mają lepszą motywację do działania, bo i bardziej się też identyfikują z firmą, bardziej nie muszą też konkurencji wewnętrznej prowadzić, bo to jest najbardziej właśnie to co demotywuje tych ludzi. Już nie mówiąc o jakichś takich rzeczach, że kiedyś mieliśmy takie ustalone progi, że na przykład jeżeli tam negocjował sam umowy, to ma tam ileś procent, a jak już negocjował za niego ktoś inny, na przykład ja negocjowałem często umowy, no to ma procent mniej. No i się powodowało to na przykład, że handlowcy zamiast przychodzić, żeby pomóc im negocjować, to sami chcieli to robić, ale na przykład im nie wychodziło i na przykład sprzedaży w ogóle nie było, prawda? No, właśnie. Czyli tego oczywiście jakiś przykład wymyślony, ale... Takie sytuacje były podobne, może nie mówię jakiejś konkretnej. Najczęściej spotykanym jakby objawem tego zarządzania przez cele jest to i przez te plany sprzedażowe, jest to, że jak człowiek ma plan sprzedażowy 1 000 000 złotych, tam powiedzmy w styczniu, i nagle mu wypadnie sprzedaż na 2 000 000, to on mówi, że to nie sprzedajemy. No tak, to... Nie sprzedam panu, bo to mi się nie opłaca. No bo za miesiąc zażądają 2 000 000 i co z tym zrobię? Takich przykładów jest masa właśnie w książce profesora Bicklego, także... A ja się spotkałem w tym w rzeczywistości, nawet nie tylko... też się spotkałem, no, u siebie się spotykałem, bo ktoś tam nie chciał kogoś zabrać na spotkanie, no bo jak dwóch handlowców, to prowizja mniejsza o 5%, no takie głupoty, że naprawdę nie dało się tego ogarnąć i nie da się ponoć stworzyć dobrego, uczciwego systemu prowizyjnego. Jest to ponoć niemożliwe. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy w takim razie jakoś wynagradzasz pracowników jakiś, jeżeli chodzi o obrót, czy tam, znaczy zysk całej firmy, jakieś, nie wiem, nagrody, jakieś... Jedna z jakby też założeń, które piszę TQM-u, jest to właśnie, żeby nie uniezależniać wynagrodzeń od jakichś określonych zysków, od określonych zysków, dlatego, że to prowadzi właśnie de facto do zarządzania przez cele, tak? Jeśli sprzedamy w tym roku za 3 miliony, to wszyscy dostaną premię po 5 tysięcy. No to jest właśnie już, schodzimy prawie do tego samego poziomu, może nie aż tak nisko, ale też. No tutaj, znaczy okej. Okay, znaczy, no tutaj, ja powiem, jak to się realizuje, jak to zaleca Bicklego, no u nas jeszcze to nie funkcjonuje, bo to jest dopiero pierwszy rok tego działania i się dopiero z tym oswajamy, ale generalnie on zaleca, żeby zrobić tak, że powiedzieć pracownikom w ten sposób, że słuchajcie, jeśli będzie dobry rok, to na pewno dostaniecie jakąś premię. I teraz... I właśnie chodzi o to, żeby nie podawać tych cyferek, tak? No i tutaj pytanie pierwsze się nasuwa, no tak, ale kto ma uznać, że jest dobry rok? No przecież zarząd tylko może to uznać. No i co jak nas okłamią? No to teraz schodzimy do sedna w tym momencie, że jeżeli ludzie wam nie ufają, to musicie szukać, czy musicie naprawiać to gdzie indziej, prawda? I na tym to właśnie polega. No to jest dużo trudniejsze niż zarządzanie przez cele. Ale no też buduje tak naprawdę jakąś atmosferę i w firmie i też nas, zarząd, osoby, które jest odpowiedzialne za to wszystko, zmusza do takich działań, no, do takich lepszych, powiedzmy lepszych, no. Do bardziej starannego zastanawiania się nad tym, co robimy, jak działa firma. Jeszcze wracając do szkolenia Tada Witkowicza, bo jestem, mam tutaj na świeżo, bo za chwilę go będę publikował tutaj w edukatorium, to on zdaje się, zetknął się z taką sytuacją, bodajże jak tutaj przyjechał do Polski, tam wiesz, po latach emigracji tej firmy założył i bodajże, o ile się nie mylę, jeden z jego handlowców wtedy zarobił, mogę się mylić, ale tak gdzieś około tam 500 tysięcy dolarów albo złotych, już nie wiem, dużo w każdym razie. Tam prezes zarządu wtedy zarabiał 50 tysięcy czy coś takiego. No i wtedy, no czy on, wiesz, no Tad nie widział w tym nic dziwnego, ale wszyscy na niego w tej firmie mówili, no ale jak to handlowiec może tyle zarobić? No to weźmy go, oszukajmy przynajmniej na jakieś 100 tysięcy. No tak, no to właśnie takie są później. Bo to wszyscy oszukują, bo nie takich układach prowizyjnych. Szef oszukuje firm, pracowników, pracownicy szefa, a generalnie wszyscy to oszukują firmę, no i jakieś takie, jeszcze swoich kontrahentów, klientów, no wszystkich tak naprawdę, dostawców też, no bo przecież trzeba kombinować, no masa różnych przykładów, które można podać. To może jeszcze ostatnie hermetyczne pytanie odnośnie TQM-u, ja może to nie interesuje jakichś strasznych mas ludzi, ale jest ważne. Jak się zapoznałeś z TQM-em, z Andrzejem Bicklem, z doktryną jakości,
to po roku wdrażania tej metody, bo ja wiem, że nie można jej wdrożyć w całości, bo to jest jakby jedna z jej zasad. Proces, tak, to jest proces ciągły, oczywiście. Ale powiedz mi, tak na oko, powiedzmy sobie, czy po roku można wdrożyć 10%, 50%, 80% i ile można właściwie tak plus minus, wiesz, rozumiesz, tych procesów jakby wdrożyć w ciągu jednego roku w takiej firmie? Zresztą nie wiem, ile można. Nie jestem w stanie ocenić, ile myśmy wdrożyli. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Nie zastanawiałem się nad tym. Okay. To jest bardzo trudne pytanie. Spoko. Ostatnie hermetyczne pytanie. No ale ten ostatni. No, będziemy to rozszerzać na pewno, bo mówię, ostatnio mieliśmy taką jakości, teraz mamy jeszcze parę fajnych nowych pomysłów. Ale to wszystko się jakby kręci wokół japońskiego zarządzania firmami, tak? Japońskie, które właściwie pochodzi od człowieka ze Stanów. Tak, od Demiga ze Stanów. Tak. Dokładnie tak. Ale tam było po raz pierwszy wdrażane. Dobra. Marku, to jeszcze ten. Przypomnę, że 22.13, świat Kamila C. Tak się ta audycja nazywa? Już po raz chyba czwartą audycję w tym tygodniu, jakiś jestem pracoholik chyba. Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie w sposób przypadkowy zupełnie. Marek Bartnikowski z firmy, która się nazywa? Tulium. Tulium. Przez TH. PL pewnie. Tak jest, Tulium.pl. Tulium.pl jest taki adres. Możecie sobie tam zobaczyć, czyli wdrażanie w albo call center, albo voice over IP. A która z tych działalności jest taka główna, czy po call center, tak. Call center jednak. Zdecydowanie. Okej. Okay. Człowiek, który w swojej firmie wdraża TQM, Total Quality Management, czyli nie wynagradza za sprzedaż ludzi. No, to jest tam jeden z elementów, aczkolwiek bardzo istotny. A jest tak ten? A w ogóle macie samych facetów? Czy macie jakieś kobiety? Mamy dwie, jedna w tej chwili będzie dziecko rodziła. W sprzedaży. Czyli jej nie ma? Druga też jest w sprzedaży. Zresztą druga to jest moja żona, która właściwie pomaga w tej firmie właściwie od samego początku i mocno jest w niej, że tak powiem. A robicie jakieś imprezy integracyjne? Nie wiem, spotykacie się w nocy na Counter-Strike'a i coś? A to też, czasami też w hotelu Forum dawnym krakowskim. Tam są w podziemiach takie strzelanki. Wojny laserowe, no. Tak, wojny laserowe, tam byliśmy. Właśnie teraz zalegamy imprezę, dlatego mamy w lutym wyjazd firmowy, dwudniowy, taki połączony ze szkoleniem, także mam nadzieję, że to będzie fajna impreza dla całej firmy. I jak często takie wyjazdy robicie? Taki wyjazd tego typu duży, no. Bo to taki duży wyjazd z hotelem i w ogóle, no to pierwszy raz będziemy mieli, mówiąc szczerze. Natomiast takie wyjścia, no to staramy się tak organizować co tak raz na pół roku. Ostatnio mieliśmy imprezę związaną z zmianą siedziby firmy, ale to zrobiliśmy po prostu w firmie, jako taką parapetówę. Bardzo sympatycznie wszyscy wspominają. Było PlayStation, granie w różne bijatyki, w samochodowe z wyścigi i tak dalej, więc było miło. A jak robicie taki wyjazd większy, to firma stawia alkohole? Czy nie? No oczywiście. Oczywiście. Chyba się nie da inaczej. Ja sobie nie wyobrażam inaczej. Różnie widziałem pamięci. No mi zawsze firmy stawiały. No. Myślę, że jak już jedziemy, no to bez sensu, żeby sobie ludzie tam po swojemu piwo kupowali, czy tam cokolwiek. Także alkohole stawiamy. Okay. Czasem Można mnie trzymać za słowo, jeśli ktoś z firmy słucha. Bo większość, tak, ale widziałem, że... Ale nie pytam, wiesz, tak, pytam w sumie cały czas z tego powodu, jak... Ale w sumie, wiesz, pytanie dobre, że przepraszam, wchodzę, bo jak kiedyś byłem na jakiejś imprezie, to było tak, że piwo można i nic więcej, a w barze było wszystko, nie? Tylko piwo można było. Albo na przykład kartony na drinki. Kartony na drinki też. Kupony. No, nie, bo strasznie mnie ciekawi tak naprawdę, jak się, wiesz, jak się w takiej firmie, która ma, no... Okej, okay. No już nie jest startupem, tak? Już się trochę rozwinęła, już trochę okrzepła, ale no wciąż nie jest jakimś gigantem. To jak się, wiesz, jak się utrzymuje ludzi, motywuje do tego, żeby oni tam wciąż no byli, właśnie, bo... Myślę, że ten alkohol to jest jeden, żartuję oczywiście, no ale no, jeżeli robimy jakąś imprezę, nie wiem, parapetówę w firmie, no to myślę, że no wiadomo, że przecież kupimy tam piwo, czy jakoś coś mocniejszego, tak samo jak teraz będziemy wyjeżdżać, no to też już się zastanawiamy właśnie, kto ile, czy whisky, czy wino, czy coś tam innego, czy piwo i tak dalej. No więc to już też, no to jest też jakby element tego, że ma być fajnie, tak. A pracownicy wychodzą punktualnie, czy zostają po nocach, po godzinach? Że to bardzo różnie jest z tym, natomiast różnie to bywa. Taka dyplomatyczna odpowiedź trochę. Trochę trzeba, tak. Ale nie, wiesz, to generalnie... Inspekcja pracy nie słucha może, no. Generalnie pracujemy 8-16, natomiast no, myślę, że zdarza się często, że ktoś tam po godzinach zajmuje się różnymi dodatkowymi rzeczami.
związanymi mniej lub bardziej z firmą, no ale które też jakby jego rozwijają, tak? Ja sam tak pracowałem kiedyś i jeszcze zachęcam do tego wszystkich, żeby pracować dużo, nie tylko tyle, za ile nam płacą. Tak zresztą mój ostatni mentor Napoleon Hill zachęca, żeby pracować dużo więcej niż nam za to płacą. Tad Witkowicz też. No właśnie. Wszyscy, którzy coś tam zarobili kiedyś, do tego zachęcają, więc coś w tym musi być. Harujcie. Dobra, już kończąc, powoli na sam koniec takie banalne pytanie w sumie się zadaje. Zwykle w wywiadach jakieś największe wpadki, także o to cię nie będę pytał, ale bardzo blisko tak naprawdę. Jakie są z punktu widzenia przedsiębiorcy już doświadczonego? Jakie byś wskazał takie największe problemy, które się pojawiają w prowadzeniu biznesu, jakby w twojej, może powiedzmy sobie, nie konkretnie tej działce, czyli w tym sektorze i w ogóle w Polsce? Oczywiście, nie wiem, może w sektorze w Polsce, bo tam w Polsce to pewnie dużo można by narzekać, że jest źle, ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że takim młodym przedsiębiorcom, takim jak ja zresztą i sobie też to będę polecał, to jest to, żeby cały czas bacznie obserwować sytuację finansową swojej firmy. To jednak jest, można się zdziwić, jak szybko z dużego zapasu nagle się okazuje, że ten zapas już jest mniejszy, albo że gdzieś tam, może jeszcze, nie mieliśmy jakiejś sytuacji, że jakieś problemy były finansowe, natomiast że okazuje się, że o cholera, no to wcale już teraz takiej górki dużej nie mamy i gdzieś tam coś tutaj się złego dzieje. I tylko, że tutaj bardzo bym polecał, żeby bardzo, bardzo mocno patrzeć na finanse. Zresztą ja widzę doświadczenia, na szczęście nie własnego, tylko jakichś tam swoich znajomych, którzy zakładali różne małe biznesy, no bo na początku prawie każdy biznes jest mały, że właśnie potykali się na tym, że tu jakieś pieniądze, tu jakieś tam coś tam na koncie, później się okazuje, że trzeba zapłacić podatki, trzeba zapłacić jakiś ZUS, coś tam. No. Wydać i nagle się okazuje, że na koncie zostaje 10 zł, prawda? Czy tam jeszcze pół biedy jak zostaje, a większa bieda, jak trzeba dołożyć do tego. Mhm. Także na to myślę, że młodych ludzi bardzo, bardzo bym namawiał, żeby się nauczyli tego po prostu kontrolować. A wykorzystacie z jakichś kredytów obrotowych albo jakiegoś innych? Nic. No właśnie, to jest też ciekawe, że nasza firma w zasadzie powstała od zera, jak mówią Amerykanie, from scratch, czyli nie zainwestowaliśmy złotówkę w tę firmę jeszcze. Aha. No w sumie trudno powiedzieć jakieś plany, czy chcecie kogoś, nie wiem, za kredyt przejąć, nie? Ale rozumiem, że... nie, przyjmować nie. Ja myślałem w pewnym momencie naszego rozwoju, żeby może nie, że przyjmować kogoś, ale na przykład zaproponować komuś innej firmy konkurencyjnej, na przykład połączenie się z nami. No dlaczego nie, prawda? Bo gdzieś tak, firmy się łączą, tak? Nie tylko ktoś kogoś kupuje, ale często się firmy po prostu z konkurencyjnej branży, działając na przykład w innych miastach, łączą się, żeby wzmocnić swój produkt, prawda? Bo nie wiem, na przykład połącząc się z jakąś tam firmą, czy z dwiema, możemy na przykład lepiej konkurować z jakąś gigantyczną firmą typu Cisco, czy tam jakieś inne duże firmy, które mają też takie rozwiązania. I przeszło ci? Na razie mi przeszło, bo na razie mam, myślę, że ciekawsze pomysły i będziemy je realizować, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Rozumiem, że za granica teraz jest na patelni. Jest na patelni, jest mocno na patelni, jest na patelni, mamy też w końcu, dorobiliśmy się angielskiej wersji systemu, także to jest istotne i jesteśmy gotowi, żeby móc przetłumaczyć system na dowolny język w dowolnej chwili, bo mamy po prostu do tego już narzędzia. Angielską wersję systemu już mamy, bo teraz robiliśmy projekt dla Amerykanów, czyli polskich Amerykanów, że tak powiem, właściciele z Ameryki, ale ze Stanów, ale w Polsce po prostu robią biznes. U nich był wymóg, więc przy okazji nam ten projekt, który gdzieś tam wisiał, udał się i mamy system już w języku angielskim, no więc to już jest dobry moment, żeby pomyśleć o Wielkiej Brytanii. A ja akurat bardzo lubię Londyn, bardzo lubię Wielką Brytanię, więc chętnie się tym zajmę osobiście. Wielka Brytania jak Polska właściwie już teraz. No trochę tak. No ja lubię, może Londyn głównie lubię, uwielbiam to miasto po prostu. Jakoś tak się zakochałem, będąc parę razy. To nie jest tam, że jest większa konkurencja, że tam już są, nie wiem, trzy firmy, które już objęły rynek? Gdzieś tam to rozpoznawałem, ale ja podejrzewam, że jakaby konkurencja nie była, to my jesteśmy w stanie robić równie dobrze albo lepiej, a na przykład trzy razy taniej cały czas, tam dwa razy taniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak patrzyłem sobie troszeczkę na ten rynek. Ale dlaczego? Bo polscy programiści mniej zarabiają, czy dlaczego? No po prostu są w Polsce inne koszty utrzymania firmy.
są po prostu niższe. No ale to które? No, pracownicy to, czy coś jeszcze? Nie, no, słuchaj, u nas, żeby ci nie skłamać, no? Liczyłem to ostatnio, jaki procent, 70% kosztu to są pensje, czy nawet więcej, chyba 70%. No. Nie, 80% kosztu to są pensje. No właśnie. Reszta są pierdoły jakieś, no bo ile tam kosztuje, nie wiem, telefony komórkowe, coś tam, lokal jeszcze jest dosyć drogi. A reszta to są jakieś, znaczy no powiedzmy takie rzeczy bieżące, typu marketing, reklama, to też jest drogie, mhm. A reszta to są pierdoły jakieś. No najdroższy jest tak naprawdę człowiek. Czyli de facto pracownicy są tańsi w Polsce. No na pewno, no to chyba nie trzeba tego w żaden sposób ukrywać, to jest, myślę, że to jest oczywiste. No. Niż w Wielkiej Brytanii, a nie są gorsi? Na pewno nie są gorsi. Okej. Okay. To dlaczego ludzie z Wielkiej Brytanii nie przyjmują pracowników z Polski? Nie no, przyjmują. To dlaczego nie mają takich samych kosztów? Wiesz co, nie wiem, nie. Myślę, że to już takie jakieś filozoficzne rozważania wchodzimy. No ja no, myślę, że my jesteśmy w stanie to zrobić. Ja mam na to jakiś tam pomysł, żeby zawiązać współpracę z jakąś firmą w Anglii, ale to jakieś tam już szczegóły, które będę sobie dopracowywał. No natomiast jestem przekonany, że to może się udać. Okej, okay. Dobra. Bo nie, dobrze ci życzę, nie, to się tak tylko dopytuję. Słuchajcie, bo o 22.30, czyli już za 7 minut będzie audycja Konserwa tutaj po nas. Marek, czy chcesz coś na koniec powiedzieć, na przykład jakieś takie przesłanie mądrego człowieka, wiesz, do ludzi, którzy też będą tacy mądrzy, ale za parę lat dopiero. Chcę coś powiedzieć. W sumie tak fajna miśmy naszła, bo nie poczuwam się czy za mądrego człowieka, z czym to chyba trochę za młody i za krótko ten biznes prowadzę. Natomiast ciekawa rzecz mi się dzisiaj przytrafiła. Znalazłem plik, w którym opisywałem jakby procedurę tak naprawdę obsługi klienta. I ten plik powstał 4 lata temu, w 2009 roku. Gdzieś tam zaginął później w czeluściach mojego dysku. I tam opisałem, jak powinna wyglądać obsługa klienta w naszej firmie. Później jakoś to gdzieś tam mi to uciekło, nieważne. W międzyczasie, między tym 2009 a rokiem, a obecnym dniem, przeczytałem jakąś straszną masę książek właśnie o obsłudze klienta, prawda? Brian Tracy, Napoleon Hill, cholera wie kto jeszcze. I naczytałem się tego wszystkiego. I tak naprawdę jak sobie przeczytałem luźne zapiski człowieka zupełnie niedoświadczonego, to się okazało, że to, co ja tam napisałem, to właściwie było lepsze. Nic lepszego dzisiaj bym po prostu nie wymyślił, a wręcz bym może gorsze wymyślił, bo wtedy patrzyłem takim świeżym okiem i dlatego zachęcałbym wszystkich do... Nie chodzi o to, żeby jakby nie czytać żadnych książek, tak, bo to też jest oczywiście istotne i rozwija. Ale okazuje się, że chyba wiele z tych mądrości to po prostu się wie, tak? Pewne rzeczy się wie i wystarczy się zwyczajnie zastanowić, tak jak na przykład jak klient chciałby być obsługiwany. Najczęściej tak jak my byśmy chcieli być obsługiwani. I jak sobie to spiszemy po swojemu, to się okazuje, że to jest chyba, to może być najlepszy pomysł, który nam kiedykolwiek przyjdzie do głowy. Także taka refleksja sprzed 4 lat mi dzisiaj naszła. Na podstawie tego dokumentu. To już nie jest wiedza tajemna taka. No właśnie, ona nie jest tajemna, tak się wydaje, że tutaj nie wiadomo co, prawda, tych książek do wszystkiego jest teraz strasznie dużo. Ale to jest taka ciekawa. Także myślę, że lepiej... Ja się teraz troszeczkę przestawiłem z czytania o tych wszystkich z książek biznesowych na lektury filozoficzne, takie to chyba jest może ciekawsze. Co do tego dojrzałem, że obecnie czytam o etyce akurat. Także nie o etyce w biznesie, tak, tylko ogólnie o etyce. Także taka historia filozofii troszeczkę fajna. Bardzo ciekawe rzeczy, naprawdę. Książka profesora Magdaleny Środy, bardzo polecam. Ojej. Etyka dla myślących się nazywa. Ciekawe, jest to podręcznik dla szkół w ogóle, ale naprawdę bardzo polecam. Zresztą profesor Środy chyba nie trzeba reklamować. No nie trzeba, ale to da się czytać? To... Tak, to jest fajnie napisane. Naprawdę. Gorąco zachęcam. No ale to trzeba mieć też, trzeba chcieć się tym zainteresować, no bo to takie, że to coś jest fajne, no ale jeżeli się w coś nie wkręcimy, no to trudno na siłę, prawda? No ale zachęcam. Okay. Myślę, że takie książki mogą nam więcej dać niż czytanie Psychologii sprzedaży Briana Tracy'ego, który też jest super tak naprawdę, więc
Czy planów finansowych? No proszę. To. Marek, rewolucjonista książkowy. Czytajcie Magdalenę Środę, a nie Briana Tracy'ego. Tak, możemy tak zakończyć tę audycję. Taką myślą przewodnią. Osiągniecie tyle, co on. Człowiek, który zbudował firmę Tulium.pl, znaczy Tulium, bez PL. Ale PL też. Na PL znajdziecie jego stronę. Obsługa call center głównie. Budowa, nie właśnie nie obsługa, budowa i obsługa dla firm. Jeżeli macie takie potrzeby lub widzicie, słyszycie, patrzycie, ktoś wam mówi, że ma taką potrzebę, to skierujcie go do firmy Bartka, bo no bo to nasz człowiek, co by tu nie mówić. Nie możemy zweryfikować, czy dobrze to robi, czy nie, ale skoro to robi od 6 lat, od 7 rok już, no to musi to robić dobrze, skoro wciąż nie zbankrutował i to jest chyba największy miernik, najlepszy miernik jego jakości. Dzięki ci wielkie za uczestnictwo w tej rwanej audycji dzisiaj. Dziękuję wam bardzo wszystkim słuchaczom i tobie również. Dzięki ci wielkie i jak tylko dostanę fragment od Kamila, to ta audycja pojawi się dzisiaj na stronie. Dzisiaj naszym gościem był właśnie Marek Bartnikowski i ja już przekazuję tutaj antenę konserwie, która się pojawi już za 2-3 minutki. Dzięki wam wielkie, do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Albert, wychodzimy!